Równo rok temu stworzyliśmy inicjatywę, którą nazwaliśmy Polskie Miasta Przyszłości. To jest inicjatywa, która jest już rozpoznawalna w wielu samorządach. Inicjatywa, która ma za zadanie edukować i rozdystrybuować wiedzę, którą określiliśmy jako otwartą platformę architektur dla miast. Chodzi o to, że firmy technologiczne, które w ramach tej inicjatywy funkcjonują, złożyły położyły na jednym stole swoją ekspercką wiedzę po to, żeby przedstawiać miastu dużo szersze pomysły rozwiązywania zadań nietechnologicznych, zadań codziennych, związanych z mieszkańcem, z przedsiębiorcami, przy użyciu narzędzi technologicznych. Jest to o tyle cenne, że ta inicjatywa jest dużo szersza niż inicjatywa jednego podmiotu, więc Cisco, który jest liderem tego przedsięwzięcia w towarzystwie pozostałych uczestników, tu wymienię, jeśli Państwo pozwolicie, te firmy, to są firmy takie jak IBM, jak Philips Lighting, jak Schneider Electric, jak Samsung, jak Swarco, jak Seventica, Young Digital Planet czy Vulkan. Firmy te kładą swoją wiedzę ekspercką wspólnie i tworzymy architektury w trzech obszarach. Bardzo ważnym dla miasta obszarem jest edukacja. Kolejnym obszarem jest kontakt z mieszkańcem, bardzo cenny. Myślę, że jego wartość w czasie ostatnich wyborów samorządowych została w końcu dostrzeżona. I obszar bardzo rozległy, bezpieczeństwo, transport i komunikacja. I ta wiedza ekspercka w tych trzech obszarach posłużyła nam do stworzenia po pierwsze podręczników, otwartych podręczników, z których miasta mogą korzystać, mają do nich dostęp. One są umieszczone w internecie i są udostępnione samorządom. Po drugie, ze szkoleń i warsztatów, które prowadzimy wspólnie dla miast. W ramach tych warsztatów staramy się pomóc miastom wygenerować w sposób adekwatny do strategii danego samorządu, bo te strategie są różne, zależnie od miejsca kraju, w którym się znajdujemy, listę pomysłów i działań, które z wykorzystaniem technologii pomogą miastu modernizować swoją strukturę.